Cześć, witam Was w ten szczególny czwartkowy wiatrodzień. To jest odcinek z serii Niecodziennik Terapeuty. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o wstrząsach mózgu i o tym, dlaczego z takimi pacjentami powinniśmy zwracać uwagę na coś więcej niż tylko miejsca, które ich bolą. Więc wstrząs mózgu wywołuje bardzo dużo różnych zmian na całym naszym ciele, możemy powiedzieć, w różnych jego miejscach, dlatego że stoją tutaj za tym różne mechanizmy. One są znowu nie tylko związane ze strukturą, czyli jeśli ktoś ma solidnego, nabitego guza, być może coś jeszcze sobie uszkodził w trakcie takiego wstrząsu, no bo to może być chociażby konsekwencja jakiegoś wypadku komunikacyjnego, to może być jakiś wypadek w miejscu pracy, tak? Także czasami jeśli dostaniemy w głowę, no to jednocześnie jeszcze w jakieś inne miejsce. I może być tak, że pacjent później do nas przychodzi z problemem na przykład z barkiem, ale jednocześnie w tym samym czasie doznał urazu głowy. Po takim urazie, no oczywiście gdzieś tam w pierwszych dniach takie osoby zazwyczaj odczuwają właśnie jakieś bóle głowy, czasami nudności, zaburzenie działania nerwów czaszkowych, czyli mogą się jakieś takie objawy sensoryczne pojawić, chociażby zaburzenia węchu, smaku, nawet widzenia, czasami jakaś utrata przytomności. No i o tym niestety pacjenci nam wspominają trochę rzadziej. No i oczywiście z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony po prostu też nie wiedzą, że powinni nam o takich rzeczach mówić, więc to do nas należy też jakby taki obowiązkowy, powiedzmy, element tego wywiadu, żeby o takie rzeczy się wypytać. Dlatego, że w takich długotrwałych konsekwencjach takiego urazu może dojść do, właśnie tak jak wspomniałem, zmian też na obwodzie. Taki uraz będzie skutkował między innymi rozszczelnieniem się bariery krew-mózg, także wtedy zaczyna zupełnie inaczej działać nasz układ immunologiczny. Często w związku z tym dochodzi do dysfunkcji też na poziomie pnia mózgu i zaczyna inaczej funkcjonować nerw błędny i część pozostałych nerwów czaszkowych. Także taki pacjent może skarżyć się chociażby na bóle brzucha, na jakieś trudności w ogóle z trawieniem, objawiające się chociażby biegunkami, czasami jakimiś wzdęciami, tak? Innymi problemami, które mogą w ogóle dotyczyć tutaj tego cylindra brzusznego. Mogą się pojawiać też zmiany w rytmie oddechowym. No właśnie chociażby dlatego, że nerw błędny i ta część układu autonomicznego również będzie sterowała naszym oddechem, nie tylko samą. Także słuchajcie, mam dzisiaj w związku z tym dla Was taką jeszcze jedną rzecz. Z tego powinien płynąć bardzo praktyczny wniosek, że powinniśmy zawsze naszych pacjentów dopytywać o to, czy były jakiekolwiek urazy głowy, czy one się zakończyły też wstrząsem mózgu, bo około połowy z nich jest w ogóle nigdy nierozpoznana. A druga rzecz to jest taka, że przygotowałem dla Was bardzo fajny, merytoryczny, naukowy artykuł o tym, jak fizjologicznie przebiega, jakie są konsekwencje właśnie takiego wstrząsu mózgu. Także możecie ten artykuł z całą bibliografią znaleźć na naszym blogasku. Także tutaj w opisie tego filmu znajdziecie link. Także na dzisiaj wszystko. Piona. Cześć.